Poradnik. Uczymy się kilku podstawowych rzeczy, tylko tyle, i kilku podstawowych technik. Czyli omówimy to, co ostatnio z Wariorem mieliśmy dylemat, dynamiczne wejście kontra... Ja to po polsku nazwałem wejście ostrożne, myślę, że to będzie dobra nazwa. No, można tak. Deliberate brzmi ładniej, no, ale... No, ale no, nie będziemy mówić deliberate wejście szykujemy, tak, tylko tak. No, ostrożne wejście i dynamiczne. Że ze sprawdzeniem, o. Wszystko jest totalnie uproszczone, żeby to było pod gierkę, do zabawy, to nie jest, kurwa... Lekcja u sierżanta Bagiety z FAT-u, więc robimy króciutkie szkolonko bazowane na gościach z YouTube'a, kilku kanałach. Znaczy, no tak, kilku kanałach, które są autorytetami w tych dziedzinach, tak. I można im zaufać po prostu i tyle, nie? Także krótka lekcja terminologii, lecimy. Mamy trzy rodzaje pokojów, do których możemy wejść. Pierwsze to są pomieszczenia w kształcie L-shape. To jest chyba logiczne, co to jest. Mhm. Pokój box, czyli po prostu prostokąt. I tubular, czyli takie jak korytarze, czyli długie prostokąty, tak? L-ka można przekształcić L-kę w dwa tubulary. Dobrze. Tak. Upraszamy. No tak. Dalej. W przypadku pomieszczeń rozróżniamy dwa typy wejść, znaczy central fet i corner fet. To oznacza w miejsce, w którym będą drzwi. Jeżeli macie prostokąt i drzwi są na środku, czyli do lewej macie dużo do wejścia i do prawej, to jest central fet. Natomiast jeżeli macie tak jak tutaj, drugie drzwi, podejdźcie. To też jest corner fet w sumie. No tak, ale nie pytałem tego jako przykład. To jest typowy corner fet, że z jednej strony nie macie nic i można iść tylko w jedną stronę, a central, no to wiadomo, drzwi są centralnie na ścianie, które się wchodzi. Mamy coś takiego jak kąty przy staniu przy drzwiach. Kąt, który jest najbliższy, przy którym stoisz przy drzwiach, nazywa się kątem wąskim bądź narrow. Później masz kąt 45. Później masz kąt 90 stopni, czyli jesteś w 90 stopni w stosunku do futryny, widzisz pomieszczenie. Okay. Następnie przechodzisz dalej, masz kąt 150 i 180, że widzisz drugi teoretycznie kąt, jakby drugi narrow, nie? Tak jakby lustrzane dla narrowa, ale nazywa się to 180, żeby nie wprowadzać w terminologii problemów, nie? Narrow jest tylko jeden, ten, z którego podchodzisz tu pierwszy, przed sprawdzeniem reszty, nie? Do tego mamy coś takiego jak hard cornery. Hard cornery to miejsca przed drzwiami, na przykład stoimy tutaj. Może nie, to jest chujowe trochę pomieszczenie do tego. Chodźcie do normalnego. O, to jest central fet, wejście, tak by the way. Jest na środku ściany. A hard cornery to jest corner po lewej i po prawej, czyli to są obydwa rogi, których nie ma sposobu zobaczyć, co w nich jest, jeżeli nie wejdziesz do pomieszczenia. Jak najbardziej byś się przytulił do ściany, nie jesteś w stanie sprawdzić tego rogu, nie? To są hard cornery. I do tego mamy jeszcze coś takiego jak positive angle i negative angle. To jest w przypadku tego... Przesuń się, przepuść mnie. Tak, wiesz. To jest w przypadku tego pomieszczenia. Czyli negative angle to jest podejście od strony, z której widzisz ścianę. Znaczy podchodzisz do pomieszczenia i jesteś w stanie zobaczyć, że jest ściana. To znaczy jesteś wtedy w tym momencie w stanie wydedukować, że tam nie można iść. Tak? Bo tam jest ściana, że jedyne zagrożenie będzie po lewej stronie w takim razie, po wejściu do pomieszczenia. Ale to będzie raczej nie za bardzo potrzebne. Chociaż będzie, bo problematyczne jest w momencie, kiedy podchodzicie od tej strony. Czyli podchodzisz od prawej strony w tym przypadku. I kroisz. I powoli kroisz pomieszczenie, nie znasz, co jest przed tobą. Powoli je kroisz i w pewnym momencie widzisz, że niepotrzebnie nakierowujesz swój celownik, swoją broń na prawą stronę, bo tam zagrożenia nie będzie, bo jest ściana. Tam nie może być zagrożenia, nie? Więc to po prostu, to może stworzyć taki problem, ale my się nie będziemy się tym zajmować, nie? No i ostatnie myślę, nie, jeszcze nie ostatnie, jeszcze mam trzy pojęcia. To jest fatal tunnel, to jest środek drzwi, dokładnie w tym miejscu, nie? Bo jeżeli pójdziemy do tego zwykłego pomieszczenia, i zaproszę wszystkich do środka. Schody też są generalnie zaliczane pod to, z tego tak, co tak, kojarzę. Ale schodów nie będziemy no wiem, obrabiać. Chodźcie wszyscy do środka.
To zobacz, rozstawcie się w losowych punktach tego pomieszczenia. No, to zawsze będzie widać środek. Fatal Tunnel polega na tym, że jest jedno miejsce, w które można strzelać z każdego miejsca w pokoju. I w momencie, kiedy wy jesteście w pokoju, wy macie tylko jeden kąt do ostrzału. Was interesuje tylko futryna. Więc każdy z was patrzy tylko w futrynę. Natomiast osoba, która wchodzi do pomieszczenia, ma do sprawdzenia, załóżmy, że co nie wiem, co 5 stopni kąt, czyli będzie tu, 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 tu. W każdym z tych kątów może być kontakt, jeżeli będziesz do pomieszczenia wchodził. Dlatego, no wchodzenie, dlatego wchodzenie do pomieszczenia na pałę jest tak groźne. Bo masz tak dużo kątów do sprawdzenia, natomiast napastnik w środku ma tylko jeden, tylko ciebie. Dlatego to miejsce dokładnie w środku drzwi nazywa się Fatal Tunnel. Dalej. Strong side i weak side drzwi. Strong side polega na tym, że jeżeli mamy drzwi otwierane, to po ich otwarciu widzimy narożnik, czyli widzimy przed sobą, widzimy przestrzeń pokoju, to jest strong side. Natomiast jeżeli otwierasz drzwi, kurwa, no lockpicka mi wyjęło. Czyli strong będzie z tej strony. Czekajcie, ja tu zrobię. No co jest z tymi pierdolonymi drzwiami? Kurwa, odjebali. W tym wypadku to jest weak side, bo drzwi otwierają się na was. Tak. I ja nie widzę, co jest w pokoju. To jest słaba strona. Mhm. Jednocześnie słaba strona jest zawsze z tego... No, przy tej zasadzie weak side zawsze będzie z tej strony, jeżeli klamka jest z mojej strony, nie? Bo otwieram drzwi do lewej strony, zasłaniam sobie pokój. I przy czyszczeniu samemu, pojedynczo, to jest strona, która was interesuje. Ponieważ jeżeli jesteście solo i otwieracie pomieszczenie z tej strony i ktoś tutaj by stał, tak? Załóżmy, że to jest głębia pokoju, dalej pokoju. Może tutaj jakoś lepiej to będzie widać? Przepuść mnie. Może, a tu nie ma kurwa drzwi jebanych. Strasznie chujowy jest ten Hill House. Nie ma takiego prostego, po prostu kwadratowego no, pokoju. No właśnie, to jest wada faktycznie. Że o, ej, tu coś zmienili, dobra, tu będzie. Nie, to cały czas było takie. Nie, to jest wszystko takie, jak było. A, okej. Okay. Coś tu przerobili, że jakieś nie. Inne światło jest. Światło jest inne. No, tak. No. Lampki dorobili. To teraz tak, ja otwieram te drzwi i to jest weak side. Bo widzę tam ścianę, widzę drzwi, ale nie widzę totalnie, co się tam dzieje. Natomiast jeżeli bym był tutaj z tej strony, zrobił pika. To jest strong side. Jak jest lock, to nie ma pika, czaisz? No coś popsuli, no. Rozpierdolili to. No szybko wypuścili tego patrzę, tak myślę. Dobra, spikowałem drzwi. To jest strong side drzwi. Znaczy, że widzę, co tam jest wszystko, nie? Ale jeżeli jesteście sami i tak otwieracie drzwi, to jesteście w bardzo, bardzo chujowej pozycji, bo sięgacie przez całe światło drzwi, żeby je otworzyć, gdzie, uwaga, może dojść do czegoś takiego, nowe słówko, trigger pokoju. Trigger pokoju polega na tym, że wasze działanie spowodowało, że ludzie w środku chcą was zapierdolić i wiedzą waszej obecności. No, tak. Tak, więc w tym momencie, jeżeli pikujesz drzwi w ten sposób, jesteś praktycznie na środku drzwi i tu jest gościu, to triggerujesz cały pokój. Natomiast jeżeli spikujesz go w ten sposób i gościu będzie tu do lewej, to mimo, że te drzwi się uchyliły, to on będzie stał. Szczególnie w grze. Będzie pierdolonym botem, bo nie ma z sobą wizualizacji, więc będzie sobie tu stał, nie? Wtedy możecie robić, kurwa, wszystkie rodzaje śmiesznych rzeczy. No. I to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe terminologie. Teraz krótko, omawiamy cztery zagadnienia. To znaczy tak, cięcie tortu i wycofanie kątu, to jest jedno. Później dynamiczne wejście i wejście ostrożne. I trzecia różnica, która może się w grze nie przydać, ale może się przydać, bo w sumie jeszcze nie jestem pewien. Bo ciężko mi było w stanie sam to jakoś przetestować w tym właśnie shoothouse'ie, bo jest chujowy ten shoothouse. No, mógłby być taki prosty, kwadratowy po prostu. Czyli ściganie króliczka albo puszowanie narożnika, tak? Raz wam o tym opowiem. Także pierwsze krojenie, no krojenie wiadomo. Zaczynamy od tej strony, z której jesteś. Naroła. Tu chyba nie ma żadnych filozofii, tak? Jak najwolniej, to jedyna filozofia jest taka. Krojenie odbywa się jak najwolniej. Ten, który kroi, wyznacza prędkość krojenia, a prędkość krojenia wyznacza szybkość przetwarzania informacji. To znaczy, jeżeli kroi Piotrek powoli i zobaczy gościa, to do momentu, kiedy nie będzie pewien, czy to jest wróg, czy to jest cywil, nie kroi dalej. Dopóki nie zidentyfikuje, dopóki nie jest w stanie przetworzyć wszystkich informacji, bo krojenie, nie wiem, w pełnym biegu, tak, na przykład tak,
a krojenie powoli zapewnia ci czas na to, żeby przetworzyć to, co zobaczyłeś. No tak. Tak, że nie jesteś pewny, czy to jest drut na przykład, nie wiem, czy tutaj w futrynie jest drut. Jeżeli przejdziesz szybko, to go pominiesz. Natomiast jeżeli będziesz każdy kąt powoli inwestygował, mówię, góra, dół, latarką, sprawdzał, zobaczysz typa i patrzysz na niego, krzyczysz, tak? Hands up, patrzysz, co robi, patrzysz, jak reaguje. Dopiero wtedy, jak jesteś pewien, że na przykład rzucił broń, położył się, idziesz dalej, tak? Bo zaraz tu za rogiem może być drugi typo. Natomiast jeżeli w tym przypadku... Jeżeli w tym przypadku twój krzyk striggeruje drugą osobę, załóżmy, że byłaby tu za drzwiami, i ty krzykłeś, i ona triggeruje, idzie na ciebie, to ona jest w dupie, a ty jesteś królem. Czemu? Bo to ty jesteś celowany, ty jesteś gotowy i ona wchodzi w twój kąt, tak? Więc on wchodzi ci pod lufę i ty masz go łatwiej wyjaśnić. Natomiast jeżeli zrobiłbyś coś takiego, że przyszedłbyś szybko, krzyknąłbyś hands up, ten gościu by się, nie wiem... Zacząłby się obracać, jak to te boty w tej grze, odwracałby się dupą, na przykład, nie poddaje się, i przeszedłbyś dalej, miałbyś tego drugiego, żeby tego byś zabił, wróciłbyś, a ten gość już jest celowany, tak? Bo nie zajęłeś się tym problemem na początku. To jest pierwsza rzecz. A druga, jeżeli powoli kroisz pokój, i czasem się tak zdarzy, bo nie da się być, kurwa, perfekcyjnym, będzie ciemno, będzie wszystko, będzie chujnia, okaże się, że tu jest jakaś suka z nożem, i ty se powoli kroisz, i nagle ona wbiegnie na ciebie, na pewnej kurwie z nożem, to ty nie robisz tak, że nie wchodzisz, strzelasz, nie kończysz krojenia tutaj i, nie wiem, strzelasz próbując napierdalać tutaj, a tutaj stoi twój kolega, tak? I strzelasz właśnie po menelicy i po kąplu, bo napierdalasz w tym kierunku. Tylko krojąc, następuje sytuacja, której się nie spodziewałeś, przestraszyłeś się, jesteś zszokowany, że coś się wydarzyło, bo nie spodziewałeś się tego, cofasz się. To jest extracting the angle. Czyli cofasz kąt, który wykonałeś. I masz dwa rodzaje cofania kątu. Pełne wycofanie jest użyteczne tylko, jeżeli nie udało ci się na przykład zidentyfikować celu lub nie jesteś pewny tego, co się zdarzyło i totalnie nas coś zaskoczyło, wybiło z rytmu. Na przykład wybuch, jakaś pułapka, tak? To jest tak naprawdę tylko do emergency. Czyli pełne wycofanie polega na tym, że wycofujesz się tak naprawdę do narożnika i czekasz. I czekasz na ruch przeciwnika, uspokajasz akcję, działasz na słuchu, nasłuchujesz, czy ktoś drzeryja, czy ktoś idzie kroki, czekasz, tak? W grze też to działa. Usłyszymy, czy bo goście głośno tuptają i tak dalej, nie? Natomiast jeżeli, załóżmy, weź tam pójdź, Warrior, do drzwi. Mhm. Załóżmy, że jest, no tu stań, tu jak w moim tam bimie. Nic nie strzelasz, nic nie robisz. Mhm. Wychodzę i to jest na przykład gość. I masz broń. Ale i nie rzucasz. Ja mówię, poddaj się, a ty mówisz, nie i chuj, ale też nie strzelasz. To wtedy ty idź delikatnie do prawej. Powoli, na shifcie możesz? Wróć na miejsce i idź na shifcie. W momencie, kiedy on się nie poddaje i zmienia pozycję, ty dostosowujesz ją do niego. Też kroisz kąty, żebyś był jak najmniej wyeksponowany przez cały czas. Bo jeżeli on robi jakąś akcję, a ty stoisz, to on mi się schował w narożniku na przykład i nie mam na niego w ogóle żadnego wpływu. Rozumiesz? Rozumiecie? No tak. Tak, ja go widzę. Kontroluję chłopa. Tak, i teraz on idzie do tamtej strony, no idź. Jeżeli ja tu będę stał, to on idzie, tracę go z oczu. I on może tam robić wszystko. Odpalić granat, wszystko może zrobić. Natomiast jeżeli będę dostosowywał kąt pod niego, ja go tu widzę, mogę go zapierdolić dalej. Mogę go kontrolować, tak? Widzę jego dłonie, wiem, co będzie robił. Także to są akurat dwie rzeczy, które nam się w grze przydadzą, nie? Krojenie powolne przed pokojem i wycofanie kąta, jeżeli jest straka w środku. I trzecia rzecz, jeżeli jesteście drugi, trzeci, czwarty, zróbcie miejsce, nie stawajcie z chujem w dupie przy nim, o ile to nie jest dynamiczne wejście, nie? Jeżeli wejście jest dynamiczne, stójcie się jak najbliżej. Jeżeli wejście jest powolne, ostrożne, zróbcie mu miejsce, żeby miał jak wycofać kąt, a wy jednocześnie będziecie zabezpieczać stąd na przykład, nie? Zobaczcie, że jeden by stał tu, to drugi niech stoi tutaj. Da mu pełne to miejsce do wycofania. Że on wtedy, jeżeli napotka na przykład ostrza z kałacha, możesz się tu wycofać i czekać. Znaczy też, wtedy na przykład ten może dojść do akcji. Też zamiast kroić w ten sposób, nie, że przechodzisz centralnie przed drzwiami, to można pójść po lekkim łuku i tak zrobić. I przejść płynnie na drugą stronę. Im idziesz dalej od drzwi, tym na więcej kątów się otwierasz. Ty jesteśmy w Hill House'ie, jeżeli bylibyśmy na przykład na ulicy, i załóżmy, że w to stronę, co świeca latarką, jest długa ulica
i od niej odchodzą drzwi z innych budynków. W momencie, kiedy odchodzisz od ściany, odklejasz się od osłony, żeby zrobić tu dystans, otwierasz się na wszystkie tamte kąty wzdłuż ulicy. No tak, no to więc prawda. Dlatego ale... się tego nie robi najczęściej. Znaczy, no tak, ale mówię o przypadku, kiedy na przykład czyścimy dosłownie te drzwi i żaden inny faktor nas nie interesuje, tak? Jeżeli mamy drugie drzwi w pokoju. Myślę, że tutaj nie ma co się rozwodzić sprawdzone. Też nad tym, wiesz? To jest gra komputerowa. No. I tak nigdy idealnie, ani nie odejdziesz, no. ani nie podejmiesz. Lajty nie świecą. Dobra, dalej. I no nie wiem też z tym zatrzymywaniem na środku tych drzwi, nie? Jak mówisz, żeby... Tak to działa, no. No przykro mi, ale tak to działa. I dlatego masz ekstraktę konta i dostosowanie kontów. Ale to jest logiczne, no nie możesz się zatrzymać, jeżeli tak. coś się dzieje, w sensie nie możesz kontynuować, musisz się zatrzymać, tak. kurwa. Tak. Znaczy, no nie wiem, no jak ja to jakoś tam analizowałem czy coś, to myślałem, że po prostu skroić, ewentualnie krzyknąć, ale nie stać na środku tych drzwi w tym fatal panel, tylko stać. Zawinąć i w tym momencie zrobić hybrydowe, że wiesz co, znasz pokój mniej więcej, co się znajduje w pokoju i robisz hybrydę, robisz i to nie. właśnie deliberate, że nie, to jest właśnie głupie. I flash. To jest głupie, bo zawijasz do tyłu, gościa, który właśnie rzucił broń na podłogę, ty zawijasz do tyłu. Się. A no nie, no to jeżeli... I będziesz teraz chodził, kurwa, z granatem. Nie, no to jeżeli... To jest totalnym debilizmem. Jeżeli rzucił broń i tak dalej, no to nie, ale no... Wiesz, jak kroisz i zatrzymasz się tu, i tu mam następny pokój, no nie? Dalszą no. część tego pokoju. No w tym momencie mam tutaj tego typa i nie skroiłem dalej, nie wiem, co jest po prawej, tylko od razu wchodzę na lewo na tego typa. Dara, może nie, tak, nie wchodzisz, ale to nie było, halo, nie, przecież było poruszone. Trzymasz swój kąt, trzymasz gościa, jeżeli ktoś ci wejdzie, to wejdzie ci pod twój gościa, kąt, tak? więc i tak wyjdzie na ciebie koleś z prawej. Jeżeli wyjdzie, to wyjdzie ci pod lufę, tak? Masz luz. Tak, przykład, kroisz pokój, widzisz tego typa, patrz, widzę tego typa. Mówię, rzuć broń, on na przykład albo się zakręci, nie chce rzucić broni, to jeszcze raz rzuć broń i mogę mu pozwolić iść tam za róg. Bo tak w tej grze to wygląda, że czasem oni spierdalają i idą do innego pokoju. Chuj, niech idzie. Na drugi pokój wjedziemy na granacie, tak? No tak. Tu mu odpuszczę. Poszedł, dobra, idę dalej. Widzę tutaj babkę, krzyczę, zamknij mordę na kolana. Siada na kolana, dobra, jest skończone. Ty się ustawiasz z drugiej strony i jedziemy. Cyk, cyk. Wchodzimy do środka, zabezpieczone. Trójka albo czwórka jąkuje, idziemy dalej. I gość na przykład uciekł tu za ścianę, tak? Wiemy, że tutaj uciekł, widzieliśmy go. Cały czas mamy go na oku, nie wyjdzie stąd. Ustawiamy się, rzucamy mu granat od ściany, jest po gościu, tak? Mamy go, kurwa, w kieszeni. Więc nie musimy za wszelką cenę go gonić. To jest kolejna lekcja. Nie gonimy, nie przyspieszamy, bo prędkość akurat w takich przypadkach to śmierć. Za szybko to za dużo informacji, za dużo problemów do rozwiązania, za dużo problemów do rozwiązania naraz, śmierć. Tak? Dobra, Dynamiczne wejście i kończymy zaraz. No dobra, ja dynamicznym. No ja chciałem się jeszcze zastanowić, bo pamiętam to szkolenie, no bo przecież robimy double stacka, nie? Czyli co, jedna osoba kroi, a cała reszta double stacka po prostu trzyma swój kąt i tyle? Znaczy ja to wymyśliłem sobie tak jak robimy to krojenie, znaczy wymyśliłem, no. Wymyśliłem sobie tak, no dobra, no mów. Tak to zinterpretowałem, że jak podchodzisz, no nie, w kolejce, w momencie, kiedy jedynka kroi, jak pointman kroi, to przechodzi na drugą stronę drzwi i masz już double stacka jakby, nie, w tym momencie. Powiem masz tak, symetryczny ogólnie, double stack. Jeżeli podchodzimy pod drzwi otwarte, robimy single stacka, jeżeli drzwi są zamknięte, no robimy tak, double stacka tak, od początku. Oczywiście. No i moje pytanie rozumiesz? Jest takie, że ja tutaj jestem klamkowy, stoję pytanie, sobie szczęśliwie i co teraz? A ty kroisz, a po prostu stoję i trzymam nie, swój? Nie, posłuchaj, to jakie to są drzwi, otwarte czy zamknięte? Otwarte. Więc na otwartych drzwiach robimy single stack, czyli... Dobra, ale to czekaj, dobra. To zacznijmy od początku, te drzwi będą zamknięte. Nie, zamkniętych nie kroisz. W budynku są różne drzwi, rozumiem? No nie, najpierw są zamknięte, więc ja jestem klamkowym, staję sobie szczęśliwie, chcę otworzyć. Co stary, jak są drzwi zamknięte, to nie ma krojenia, okej? Okay? No dopiero, właśnie dopiero teraz je otworzę. Okay. A i tak już jesteśmy... Nie, poczekaj, dobra, ja wytłumaczę. Ustaw się za Piotrem, ty się ustaw za mną, dobrze, wszystko jest. Ustaw się za Piotrem, trochę dalej, zrób mu dystans. O tym, co mówiłem. Jesteśmy na zamkniętych drzwiach, tak? Przy podwójnych drzwiach nie ma cięcia ciasta, rozumiesz? Mhm. Otwierasz, ja widzę swoje, ty widzisz swoje i wchodzimy. Ja pierwszy, ty drugi, tak? Jedziemy i jesteśmy. A teraz wyjdź. Cofnijcie się do pokoju poprzedniego. Piotrek pierwszy, ja drugi, wy jak chcecie. Tak? Znaczy, aha, może ty pierwszy, ja drugi, tak? Tu jest nieważne jak przejdziesz, po prostu przejdź przez drzwi i stop.
I co widzisz? Widzisz te drzwi, co robisz? Mhm. Trzymam. Co robisz? Nie. Trzym. Kroję. No ustawiasz się do single stacka. Podchodzisz do ściany i widzisz narożnik, tak? Mhm. Ja się ustawiam drugi za tobą, trzeci, czwarty za mną. I teraz ty kroisz. Rozumiesz? Mhm. Kroisz. Widzisz narożnik. No. Ja podchodzę i jesteśmy w ustawieniu jak przed chwilą. Mhm. Rozumiesz? Mhm. Czyli kroisz tylko w przypadku, jeżeli drzwi są otwarte. Że wchodzisz do pomieszczenia i nie możesz sobie przejść tutaj, zająć swojej pozycji. Bo ten gościu cię zajebie, rozumiesz? No spoko, spoko. Natomiast na zamkniętych drzwiach ty sobie tam przychodzisz tak o, z pizdy. Jak ścianę traktujesz dosłownie. No wyjebane. Dokładnie. No, bo nie widzi. Dokładnie. Natomiast jeżeli pomieszczenie z bazy ma otwarte drzwi, wtedy kroisz ciasto przechodząc i jesteś gotowy znowu w double stacku, tak? Chyba, że jeszcze... cię chłop zrobię jak w Clean House i przez drzwi cię przerąbię. No to tego się nie da uniknąć, nie? Pamiętaj, że tutaj to wszystko, co opracowujemy, nie ma idealnego rozwiązania na każdy z problemów, nie? Nie ma czegoś takiego w Sekumie. Nie ma idealnych rozwiązań, nie? No dobra, wszystko jest zrozumiałe. Ostatni czas uprzeszczenia. Dynamiczne wejście stosowane jest praktycznie tylko w przypadkach, kiedy posiadasz narzędzie dystrakcyjne, takie jak gaz, flash, cokolwiek innego, nie wiem, wybijanie szyby, bądź nawet narzędzie dystrakcyjnym jest wchodzenie do pomieszczenia z kilku kierunków, tak? Jeżeli mamy pomieszczenie, które do niego prowadzą troje drzwi, wjeżdżamy, każdy z innej strony, gangbang jest robiony, wtedy można robić wejście dynamiczne, nie? Ponieważ każdy wchodzący przez drzwi dynamicznie, to tak, nie wiemy, co jest w pomieszczeniu, każdy z nas znajduje się w tak zwanym tunelu śmierci, bo jesteśmy w drzwiach, i goście w środku mają przewagę, bo są wcelowani w te drzwi. Natomiast dodając dodatkowe drzwi, drugie, trzecie, oni już mają trzy kąty do pokrycia. Do tego, dorzucając do tego flash, gaz czy coś, dodaje nam to dwie, na przykład w przypadku flasha daje nam to 2-3 sekundy, które kompensują brak wiedzy na temat tego pomieszczenia, tak? Uważam, że w grze i ogólnie jest to dla bardziej zgranych i zaawansowanych graczy, tak? Bo trzeba ogarniać podstawy, żeby dynamiczne wejście wyszło dobrze. Bo najważniejsze w wejściu dynamicznym jest to, że pierwsza osoba, która wchodzi, druga musi być na tyle ogarnięta, że naprawdę żeby wchodzi od razu za nim. Tej pierwszej osoby. Tak, nie może być żadnych, kurwa, zahamowań. No właśnie, nie ma problem, nie może być panikowania. To znaczy, wchodzisz, powiesz na jego strzela, o Boże, kurwa! Nie. Jest gościu, wchodzisz... Musisz iść, walisz dalej. Choćbyś zostawał, choćby ci, kurwa, ekran rozmywało. Chuj, musisz każdy zająć pozycję strzelając z tą domyślną, którą byś zajął normalnie, nie? Dlatego wejście dynamiczne, oczywiście w tej grze będziemy wykorzystywać, ale myślę, że rzadziej niż te zwykłe. Też nie chcemy, żeby sypa była totalna, nie? Ale to po prostu, jeżeli mamy problem z jakąś misją czy coś, to dlatego, że wchodzimy na pełnej kurwie, nawet jak rzucimy flesza, to często ten flesz nie działa, ten gość ma wyjebane, rozpierdala ci i tak, nie? Dlatego wejście powolne i takie krojenie wyjdzie nam, myślę, lepiej, nie? No ale zobaczymy, nie? Dobra. Ostatnia rzecz, którą chciałem wytłumaczyć. To się nazywa technika wejścia na hardcore. To znaczy, jeżeli ktoś tu będzie, wejdź tutaj, Warrior. W tym rożek stań. Albo czekaj, to pomieszczenie jest większe. Może tutaj stań, okej, dobra? Jednak wróć tutaj. Tu, no. A wychodźcie ze mną do środka. Z dupy, a co? Lepiej byłoby z tego? Stąd? Albo... najlepiej byłoby tak jak tutaj jest, że jest ściana, ale jest za małe pomieszczenie trochę. Stój tam po prostu. Dobra. Zakładajmy, chłopaki, że to jest pomieszczenie corner fed, to znaczy tu jest ściana, gdzie stoję. Nie? Można iść tylko w prawo, załóżmy. Możesz nie psuć, kurwa, treningu? Są dwie techniki wejść. Wstajemy, jest tu ściana, widzimy front, tak? Skroiliśmy, jest front. Button hook. Kroję tutaj. Jedyne co, nie widzimy Warriora, tak? Więc tak. Jak wchodzimy do pomieszczenia? Jeżeli się ustawimy tu w single stacku, to jak wchodzimy? Gdzie idzie pierwszy? No to na prawo. Na prawo, od razu na ostro, tak? Do niego. Tam gdzie niebezpieczeństwo. A gdzie idzie drugi? Na front. Patrz na środek tutaj. Na front i? Jeżeli tu jest front, jeżeli słyszy strzały, to w tym miejscu się odwraca i strzela do chłopa, tak? No tak, bo tu ma pokryte, widzi i później od razu prawo. Tak? Chyba, że są drzwi otwarte następne. Ja pamiętam, że każdy miał swój sektor z pracy, czyli ty idziesz do prawej i masz walenie, a ja idę do przodu i nie mam wyjebane w ciebie. Znaczy, no nie, w pewnym momencie się odwracasz. Jeżeli z przodu nic nie masz, a słyszysz z tyłu strzały, no to się odwracasz, pomóc. Się odwracasz. Tak? Mhm.
No okay. To wiadomo, nie? Swoją pracę wykonałeś, pomagasz osobie, która potrzebuje pomocy. Tu jest ściana, pamiętajcie, tu gdzie świeca jest ściana, tak? W tym przypadku. To nie można przejść. Tu. Ale priorytet masz sprawdzenie swojego sektora. Natomiast, no i słuchajcie, to jest tak zwane pushing the corner, to znaczy pierwszy wchodzi i pushuje narożnik i jest tak naprawdę jeden w jeden, tak? Mamy jeden na jeden z nim. Tak. Bo każdy, kto wejdzie za mną, nawet jeżeli ten terrorysta strzela, załóżmy, że mnie powali, to ty dostajesz bocznik i też oddedniesz, bo nie jesteś na niego sfokusowany, a nie możesz wyjść jakby tutaj i za głowy mi strzelać jako drugi. Tak? Nie możesz stać za mną metr i strzelać mi za głowy. Więc twoją zadaniem jest zrobić co najmniej te 2 metry i teraz strzelać. Mhm. Natomiast jest druga metoda. Jeżeli wchodzimy tutaj, widzimy, że tu jest ściana i na przykład załóżmy, że tu są drzwi, tak? Tu są drzwi. To okno weź jako drzwi, będzie łatwiej. Może. I to okno jest zamknięte, zabudowane, nic nie widać. To znaczy, że stojąc tutaj widzimy, patrzcie, widzimy ścianę, widzimy tak. Ten ostatni róg, widzimy okno. Wszystko mamy zbadane, poza tym hardcornerem. Tak. Tak? Czyli twój sektor, tak jak mówiłeś Piotrek, że każdy idzie w swój sektor, w tym momencie ten sektor jest nieistotny, bo już jest sprawdzony, tak? Mhm. Jest ściana, to jest wszystko czyste, okno jest czyste. Nie ma drzwi, nie ma nic. To znaczy, że obydwaj możemy się sfokusować na hardcornerze. I wtedy stosuje się alternatywną metodę wejścia do pomieszczenia, która nazywa się running the rabbit. To znaczy, pierwsza osoba wchodzi od razu wcelowana tu, ale nie puszuje chłopa, tylko idzie bokiem. Mhm. A i później druga osoba. Przesuń się. Pierwsza osoba idzie tak i strzela. Bum, 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 bum. A druga osoba za nią od razu puszuje corner. W tym przypadku od samego początku we dwóch jesteście wcelowani w narożnik. Rozumiesz różnicę? No tak. Wejdźcie i ten, i zróbcie to. Pierwsze? Pierwsze czy drugie? Zróbcie pierwsze, tak. Pushing the corner zróbcie. No to jest ta druga. No dobra. Pushing the corner, czyli pushy corner, tak? Tak, ty pushujesz, a młody idzie i dopiero teraz dołącza. Mhm. Natomiast zróbcie teraz tą drugą, nie? Rabita. Idziesz po prostu prosto kąt 90 z drzwiami, ale już w niego wcelowany, nie? A w sumie wchodzić na pełnej czy na shifcie? Na spokojnie? Nie, na pełnej, na pełnej. Na pełnej. Za długo to wtedy zajmuje, bo typ ma wtedy czas, tak, żeby... No dobra, ale ty też go nie przytulaj, ty, tu dojdź. No wiem, ale tak jakby wiesz. No i to by było tyle, nie? Sam ruch, bo tak zostałem też, tak. Czy coś z tego zapamiętaliście? Dobra, teraz po prostu chodźcie za mną, wy nie bierzecie jakby udziału w akcji. Ja jestem solo, idę czyścić killhouse, tak? Mam otwarte drzwi. Możecie... Działa kamerka? Ty, działa kamerka pod te jeszcze, to możecie sobie odpalić moją kamerkę. No widzę. Nice. Także widzę, że są otwarte drzwi, więc od razu zajmuję ten strong corner. I widzę tutaj, tak? W przypadku pojedynczego czyszczenia, ja kroję tak o... Widzę, że jest czysto. Idę do prawej, bo to jest groźniejsze niż to, co może być za drzwiami. Sprawdzam za drzwiami. Wracam. Idę tutaj. Sprawdzam narożnik. Kroję tutaj. Oczywiście to przyspieszam trochę, nie? Kroję tutaj. Ustawiam się sam do wejścia. Jadę na ostro. Oczywiście nie strzelam do celi, żeby nie było, tak? Nie chcemy tego wydłużać. I teraz. Normalnie zajmuję pozycję z tej strony. Czyszczę, zabijam, tak, kroję, drzwi otwarte, okej, przetwarzam informacje, chłop, zabijam, idę dalej, tak, tu już miałem czyszczone, wchodzę, przestawiam się przy drzwiach, to samo, chłop, bije chłopa na kask, to traktuję jako drzwi, więc kroję, biję chłopa, wchodzę, tutaj nie ma idealnego wyboru, czy ten narożnik, czy ten, nieważne, w każdym może być typ, jak jesteś solo, masz i tak przejebane. Podwójne drzwi to jest najbardziej przystrona sytuacja. Drugi, ustawiam się, chłop, zabijam. Dzisiaj ile chłopów mogę zabić z zewnątrz cały czas, nie wchodząc do pomieszczenia? Chłop, kroję sobie, cyk, widzę, że to jest ściana, więc jadę od razu lewo. Czysto, jadę tutaj, chłop, walę go na pizdę, idę dalej, sprawdzam narożnik, kroję, chłop. Walę chłopa, idę dalej, ustawiam się, o, zamknięte, super, robię tak o, czysto i mam 2 hardcornery dalej, tak? Tu nie ma idealnego rozwiązania, więc nie ma znaczenia, wchodzę tu, sprawdzam tu, jeden chuj.
staję tutaj, wiem, że tutaj jak otworzę, będę miał na przestrzał, więc jestem w piździe. Tak. Więc wolę od klamki. Robię pika, tak, na spokojnie. Mogę sobie teraz skroić tyle, co widzę. Bo normalnie, ogólnie oni nie robią pika, jakby co, prawdziwym, tylko robią full open od razu. Ja pierdolę. Pum, pum, nie? Ale my w grze możemy sobie zrobić fajnie pika, tak? Robimy sobie pika, bo to nie triggeruje ludzi. Robimy sobie pika, sprawdzamy, co jest jak. Otwieram, jadę, tak? Walę chłopak. Tu jest ściana, widzę, dziękuję. Hard corner, cyk. Idę tu, drzwi zamknięte, luzik. Wchodzę, tu się nie przejmuję, bo tu widziałem przez okno. Zajmuję pozycję, pikuję tutaj, walę chłopak. Sprawdzam, ustawiam się znowu od klamki. Pik. Znowu sobie kroję, elegancko, kroję. O, chłop sosedże, walę mu cipę na łeb. Robię open. Wiem, że to jest... ściana? No. Jak to się nazywało? Zapomniałem słowa. Negative? No tak, ściana. Negative angle. Wchodzę. Tu już chłopa zabiłem. Pokichał się, tak? Przeszedłem go samego. Byłem wystawiony na kilka zagrożeń, no bo nie mogę być dwóch. No nie ma idealnego. Natomiast to jeżeli... jest...